Witajcie. Dzisiaj będzie filmik o spawaniu hebów. Ogólnie o połączeniach profili. Jeżeli temat jest ciekawy, to proszę łapkę w górę. W komentarzach proszę napisać, jaki temat Was interesuje. Może znam temat i go opiszę. Czyli tak, mamy tutaj heba 160. I żebro. W taki sposób daje się żebra do takiego heba, gdy chcemy przymocować heba do ziemi, na przykład do betonu przykręcić. I czerwona płytka ma otwory. Po pierwsze, jak te otwory tutaj umieścić? Otwory. Ja mam taką strategię, że otwory po prostu zawsze są o 2 mm większe od śruby, jaką będzie przykręcana ta blacha. Czyli tu będzie śrubą przykręcona do betonu M20. I otwór jest 22, 2 mm większy. Standardowo, jaka by śruba nie była, 2 mm większa. Odległość otworu od brzegu jest taka sama jak jego średnica. Takie założenie z lotnictwa mi zostało i stosuję to. Dobra. I o tym, jak otwór umiejscowiony od krawędzi, jakiej średnicy, wiemy. Wiadomo, jeżeli ktoś chce pasownie połączyć dwie płytki, to zastosuje otwór do śruby M20, po prostu otwór 20. Ale w budownictwie, w normalnych konstrukcjach stalowych, zawsze 2 mm większy otwór się stosuje. Dobra. Tutaj mamy wzmocnioną konstrukcję takim żebrem do środnika. Wiadomo, heb składa się ze środnika. Tu jest środnik oraz pasa górnego i pasa dolnego. Wiadomo, obrócimy pas górny, stanie się dolnym. I tak, do środnika również idzie takie żebro wzmacniające. I żebro tutaj ma fazę w tym miejscu. Po to, że jak przyspawa się heba i spoina tutaj będzie, by dało się je wygodnie tu przyłożyć i obspawać dookoła. Jeżeli konstrukcja taka będzie stała na polu, to musi być ona pospawana dookoła. Obiekt, każdą płytkę spawamy dookoła, żeby nigdzie nie było powierzchni stycznych, z których będzie woda. I rdza będzie się sączyła, z tego brudno będzie. I tak, wszystko spawamy dookoła. Tu spawamy żebro dookoła i dookoła. Tak samo to żeberko tu będzie dookoła przyspawane. Heb tak samo będzie dookoła przyspawany. Dobra, mamy omówione spawanie stopy do takiego heba. Kolejną rzeczą będzie przyspawanie tutaj w poprzek heba. Należy go wzmocnić później tutaj poprzez tak zastosowanie na przedłużeniu jego takich płytek. Czyli tak, pas górny, pas dolny jest przedłużony tutaj właśnie tym. Dzięki czemu stateczność jest zachowana. Tutaj nic się nie wygnie, ten heb, do którego żeśmy przyspawali tego heba. Kolejną rzeczą, jaką tu pokażemy, to jest tak. Jest łączenie podłużne dwóch hebów. Specjalnie płytka jest tutaj cofnięta względem góry, bo gdy coś będzie tutaj leżało na tym, to żeby spoina nie przeszkadzała w tym. Żeby jej nie trzeba było usuwać. Dlatego jest tutaj pachwina, tutaj siada, leciutko tylko usunie nadmiar spoiny i wszystko będzie pięknie przyspawane. I oczywiście tutaj też dookoła zostanie przyspawane, żeby woda tutaj na powierzchniach stycznych nie zalegała. O tutaj na przykład powierzchnie styczne, chyba każdy wie, powierzchnia między tym a tym obiektem na ich styku, to jest właśnie powierzchnia styczna. Dobra, tutaj jest skręcone śrubami, zakładam, że dwudziestkami,
ponieważ w otwór 22. 22 od brzegu. Kolejną sprawą, jaką chcę tutaj pokazać, jest przyspawanie tutaj w taki sposób chyba. Wycina się w pasie górnym dolnym gumówką po prostu. Taki kształt i łatwo tutaj wsuwamy i spawamy dookoła. Wiadomo, czasami może być coś, gdzie nie dojdziemy dookoła. Takie miejsca uszczelnia się jakimś uszczelniaczem, żeby się później z tego nie sączył łardza. Kolejną sprawą będzie przyspawanie tutaj IPE. Płytka tak samo jest cofnięta, żeby spoina się zmieściła parafinowa i nic nie wystawało. Otworki są w metodzie mojej takie jak zawsze, czyli 14 po śrubę 12, 14 taka otwór, 14 od brzegu. Jeżeli spawamy cokolwiek, to trzeba wzmocnić później ten profil, do którego to przyspawujemy. Znów żebra. Fioletowe żebra. Tutaj, w tym miejscu. O. Za tym fioletowym żebrem. Można również rzeźć tutaj fioletowe żebro. Tutaj. Nawet powinno się dać. Mówię tutaj o wzmocnieniu mocowania tego IPE. Tutaj z tyłu powinno też być takie żebro. Konstrukcja gotowa. Jak tak się pospawa, to na polu może stać, nie zardzewieje. Nic nie odpadnie, nic się nie zniszczy. Jeżeli temat się podobał, łapka w górę. Zachęcam do proponowania kolejnych tematów. Pozdrawiam.